Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Siedzę tak i siedzę od wczoraj i całkiem obrosłem. Dzień dobry kochanemu Państwu. Jak agrest trochę jestem. Agrest to nie jest owoc jesienny. Wiosenny też nie. Ale nasz przekaz związany jest dzisiaj troszkę z wiosną. Przede wszystkim no przykro, że Robert nie zdobył tej złotej piłki, prawda? Jeszcze całe życie przed nim, jeszcze tyle goli nastrzela, że hej. Proszę Państwa, zupełnie inna historia. Jest taka pani poślinka. Ona się nazywa Anna Kwiecień. Wyobraźcie sobie, że pani poślinka Anna Kwiecień zasugerowała w ostatnią niedzielę, żeby Tuskiem, wichrzycielem, zajął się Jezus. O Jezus. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy listopad, dawno po wiośnie, dawno po lecie. A tu nas bawi wiosenna babka, posłanka Kwiecień. Na swym profilu odbezpieczyła z nabojem łuskę i poprosiła, żeby Pan Jezus zajął się Tuskiem. Zapewne widzi pani posłanka w Tusku szatanka, lecz wpierw powinna na niego nasłać księdza Natanka. A nie od razu prosto do króla tak z grubej rury. Pani posłanko, anulu Kwiecień, troszkę kultury. Czy także państwa anula Kwiecień wbiła w zdumienie? Bo jest poniekąd dość karkołomne to zawierzenie. Gdy się popatrzy na całą sprawę, myślę, że warto zawierzyć panią posłankę Kwiecień dobrym psychiatrom.